dobry, nazywam się Elżbieta Kania i przyjechałam tutaj z Koszalina. Jestem już drugi tydzień i niestety jutro już wyjeżdżam. Wszystko co dobre szybko się kończy. I może powiem kilka słów na ten temat, jak tu trafiłam, co mnie tutaj przywiodło. Od kilkunastu lat prowadzę sklep z taką naturalną, tradycyjną żywnością i gdzieś tam kręcę, obracam się wokół tematów zdrowia. Tacy klienci do mnie też trafiają, którzy również tymi tematami się interesują, ale od kilku lat już, ostatnie lata obserwuję, że coraz więcej trafia do mnie klientów takich, którzy mają różne problemy zdrowotne, coraz więcej tych problemów zdrowotnych. Nie mogą mieć tego, tamtego, tego boli wątroba, ten ma problem z nerkami, ten taki kłopot, ten inny. Szukają różnych rozwiązań, szukają diet. Pojawia się tysiąc różnych produktów, tysiąc różnych diet. I ja pracując w tym, coraz bardziej się w tym wszystkim gubię. A co dopiero mówić o przeciętnym człowieku, który na co dzień się tym nie interesuje. Więc zaczęłam sobie od jakiegoś czasu zadawać pytanie, jak to jest w ogóle, że to robi się dla nas takie trudne, tak? Że my musimy szukać tysiąca produktów, tysiąca diet, żeby żyć w zdrowiu. I to pytanie mnie od jakiegoś czasu nurtowało, ale trafiłam tutaj, ponieważ bardzo ciężko rozchorowała się moja mama. I szukałam dla niej jakiegoś wsparcia, rozwiązania. Znalazłam tą akademię. Niestety nie zdążyłam już tu przywieźć mojej mamy, zmarła. Ale ja postanowiłam sprawdzić to miejsce. I tu znalazłam właśnie odpowiedź na to swoje pytanie. Tak? Czy to musi być takie trudne dbanie o to swoje zdrowie? I się okazało, że nie musi. Że to jest naprawdę takie wszystko bardzo proste. Że musimy ten organizm oczyścić, odżywić, stymulować. Samo regeneracja organizmu następuje. Pozbywamy się wszystkich chorób. On sam się pozbywa. Ja tutaj trafiłam, nie będąc w jakimś tam bardzo ciężkim stanie, ale już z racji wieku też odczuwam różne tam dolegliwości, chociaż dbam o siebie. Ale po tych dwóch tygodniach to czuję się naprawdę jak nowonarodzona. I powiedziałabym, że to jest tak, że wiele rzeczy ze sobą robię w domu. Oczyszczam organizm, dbam o to, co jem, jakieś tam ćwiczenia fizyczne uprawiam, ale to jest tak, jak mogę porównać, tak jakbym sprzątała mieszkanie na święta. Natomiast tutaj, jak przyjechałam, to się poczułam, jakby mi ktoś zrobił taki generalny remont. Wymienił kafelki, podłogi, nowa farba, tak, dach wymieniony. Rury zardzewiałe, przeczyszczone. No, naprawdę czuję się tutaj jak po generalnym remoncie. Czuję się młodsza. Czuję się młodsza. Jezu, mam nadzieję, że za te kilka miesięcy to już tak nie przesadzę z tą młodością. Ale czuję się naprawdę wyśmienicie. Sprawdziłam to miejsce. Zachęcam wszystkich do przyjazdu. I też chciałabym podziękować za to, że ktoś za mnie przemyślał to wszystko, że pan Harecki wymyślił to, że sprowadził tych metod wiele z całego świata i tutaj je wszystkie zastosował, że ja już tutaj nic nie muszę kombinować, tak? Wystarczy tylko, że się poddam. Ale też mam taką prośbę do właścicieli, do organizatorów tego wszystkiego, żebyście wy nam, pacjentom, nie ulegali, tak? Bo my boimy się trochę tych zabiegów, tak? Boimy się tej zimnej wody, bronimy się przed tym. Nie pozwalajcie nam, zmuszajcie nas do tego, żebyśmy wszystkie te ćwiczenia tutaj robili. A jak skończymy to wszystko, to będziemy wam za to bardzo wdzięczni. Bo jak nam pozwolicie tak tylko połowicznie z tego korzystać, to po prostu będziemy się czuli, jakbyśmy tutaj przyjechali do spa. A to zupełnie ma inny charakter. Fantastyczny. I liczę na to, że ten fantastyczny charakter tego miejsca się utrzyma. Życzę sobie tego wam. Nie, życzę tego sobie i wam. Dzień dobry.
Nazywam się Renata Izdebska, jestem pielęgniarką, przyjechałam z Rybnika. Miałam różne dolegliwości związane z oskrzelami, z płucami, z astmą, jak i z kręgosłupem. Akademia Regeneracyjna Aleksandra Hareckiego jest placówką, która zajmuje się odnową organizmu, całego organizmu. Nie dotyczy to określonych chorób, które takie choroby jak ja mam, to są choroby takie jak ma koleżanka, innych osób. Wszystka jest kompleksowa regeneracja całego organizmu. W takim stopniu opracowana godzina po godzinie, dzień po dniu, tak. Godzina po godzinie. Wszystkie zabiegi, wszystkie ćwiczenia, wszystkie rehabilitacje są dostosowane do potrzeb pacjenta, nas wszystkich. Niesamowicie oczarowały mnie te wszystkie zabiegi, które, po których są rzeczywiście bardzo duże efekty pozytywne. Cóż, bardzo polecam wszystkim, jeżeli ktoś ma jakąś dolegliwość, jakąś chorobę i ma się zdecydować na leczenie, to bardzo proszę wejść na internet, YouTube'a, posłuchać, jak wygląda, na czym polega ta metoda leczenia i naprawdę zdecydować się i przyjechać do Akademii. Polecam z całego serca. Jestem tydzień, przedłużyłam pobyt swój do czwartku, dlatego że nie mogę dłużej. Nie byłam przygotowana, bardzo późno się dowiedziałam o Akademii pana Aleksandra Hareckiego. Ale dziękuję, że się dowiedziałam w ogóle, że coś takiego istnieje. Tak, bo można było nie trafić. Bo naprawdę nie słyszy się o tym tak na lewo i na prawo, że taka placówka istnieje i takie efekty. Miałam problemy z zestawem biodrowym po ćwiczeniach. Rzeczywiście dziewczyny, które wykonują, panie, które wykonują ćwiczenia rehabilitacyjne, robią tą wyśmienicie. Nie spotkałam się z taką rehabilitacją, jaka jest tutaj w Akademii. Bardzo polecam wszystkim. Pobyt, polecam przyjazd do Akademii. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. Jest sobota, jesteśmy po tygodniu rehabilitacji, jedziemy na basen, troszeczkę odpoczynku, zajęcia trwają cały dzień, od rana do wieczora. Nie ma praktycznie przerwy. Nie ma czasu na tym załadować. Są przerwy tylko na obiad, na posiłki, jeżeli są, bo oczywiście mamy dwudniową mamy głodówkę, wtedy nie chodzimy na posiłki, oczyszczamy wątrobę, która jest tak ważna w życiu. Oczyszczenie wątroby jest priorytetem w Akademii. I naprawdę bez oczyszczenia, bez odrobaczenia człowiek nie funkcjonuje zdrowo. To jest podstawą. Podstawą Akademii Aleksandra Hareckiego metody jest właśnie odrobaczenie i odtrucie wątroby. Bardzo pozytywne efekty daje ta metoda. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.